Wysoka Izbo, to dobrze, że rozmawiamy dzisiaj w Sejmie o mieszkaniach, bo kryzys mieszkaniowy się zaostrza. Ceny i czynsze rosną z miesiąca na miesiąc. Brakuje, jak szacują eksperci, nawet 2 milionów mieszkań. I ciągle ratujemy się zasobem, który pozostał jeszcze po czasach Edwarda Gierka. Co jest smutnym podsumowaniem polityki mieszkaniowej prowadzonej zarówno przez Platformę, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest źle. Jak Państwo wiecie, na tej sali jest ciągle sporo polityków, którzy wierzą w maksymę prezydenta Komorowskiego. Zmień pracę i weź kredyt. I nie rozumieją, czemu młode pokolenie po prostu się gotuje, kiedy ją słyszy. Więc, Szanowni Państwo, pozwólcie, że to wytłumaczę na tyle grzecznie, na ile to możliwe. Otóż po upadku PRL-u wielu z Was wykupiło mieszkania za ułamek ich rynkowej wartości. Mówiąc obrazowo, żeby kupić dawne mieszkanie zakładowe albo komunalne z bonifikatą 90 albo 95% wystarczyło pojechać kilka razy na saksy. A dzisiaj dla młodych ludzi ta historia brzmi jak bajka, bo tutaj w Warszawie metr mieszkania na obrzeżach miasta potrafi kosztować kilkanaście tysięcy złotych. I 30-latkowie gnieżdżą się u rodziców, pracując i żyjąc latami w studenckich, dzielonych mieszkaniach bez szans na to, żeby normalnie założyć rodzinę. A będzie, jak wszyscy wiemy, jeszcze ciężej. Będzie ciężej, bo wojna spowodowała, że jest nas w Polsce więcej. I kobiety i dzieci z Ukrainy dołączyły do tych, którzy szukają dachu nad głową na rynku, więc efekt jest oczywiście taki, że ceny wynajmu eksplodowały. Jak Państwo wiecie, w Polsce praktycznie nie ma regulacji czynszów, a przez lata, kiedy politycy razem podnosili ten temat, to grono medialnych mędrków stać było tylko na żarciki na temat PRL-u. No więc teraz cenę za ten brak wyobraźni zapłaci młode pokolenie. Całe to nawoływanie, żeby w sprawie mieszkań każdy poradził sobie sam, to naganianie bankom klientów, ono powoli bierze właśnie w łeb, bo stopy procentowe idą w górę, więc setki tysięcy ludzi po prostu tracą zdolność kredytową i oni już żadnego kredytu nie wezmą. A ci, którzy dali się namówić na kredyt, przerażeni z miesiąca na miesiąc patrzą na WIBOR. Jak Państwo wiecie, banki skokowo podnoszą teraz raty kredytów. Parę miesięcy temu taka przeciętna rata to było 1500 zł. Dzisiaj taka sama rodzina płaci 2700, a jeżeli pozwolimy, że WIBOR szybował dalej, to za chwilę ta rata to będzie 5000 i ci ludzie tego nie wytrzymają. Będą bankructwa, będą eksmisje i jedynym zadowolonym będzie prezes tego czy innego banku, bo to banki zarobią grube miliardy, ich zyski rosną teraz równie szybko co raty tych kredytów. To błędne koło, proszę Państwa, może przerwać tylko państwo. Posłanka Gosek-Popiołek, która zresztą tam stoi, zaproponowała rozwiązanie, które ogranicza samowolę banków, zamrozi raty, da chwilę oddechu zakredytowanym pod korek. Zachęcam państwa do tego, żeby nad tym rozwiązaniem neutralnym dla budżetu się pochylić. Ale na dłuższą metę kluczowe jest to, żebyśmy uwolnili młode pokolenie od życia z kredytem na 30 lat. A można to zrobić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Lewicową polityką mieszkaniową, budując państwowe i samorządowe mieszkania czynszowe, bo po 25 latach obowiązywania konstytucji, która nałożyła na władze publiczne obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli, obowiązek, z którego władze publiczne się nie wywiązały, jest już jasne. Rynek tego za państwo nie załatwi. Dzisiaj tych mieszkań, o których wspominał pan minister, buduje się ciągle śmiesznie mało. Ja nie będę tutaj się pastwić nad klęską Mieszkania Plus. Sprawdzało się niestety wszystko to, przed czym przestrzegaliśmy parę lat temu, że budować mieszkania rząd po prostu musi przeznaczyć na to pieniądze z budżetu, a tych pieniędzy nie było, bo inaczej to kończy się tak jak na tych nieszczęsnych warszawskich Hodolanach, gdzie był grunt należący do poczty, gdzie były konferencje prasowe, były obietnice. No, skończyło się tak, że resort pana Sosina po prostu pozwolił na sprzedaż nieruchomości i żadnych tanich czynszówek tam nie będzie. Ale żeby była jasność, niektórych oczywiście na tej sali cieszy każda klęska tego rządu, a mnie nie cieszy, bo ja za każdym razem, kiedy prawica schrzani kolejny projekt, to widzę ludzi, którzy tracą nadzieję, że cokolwiek da się zrobić. I potem słyszę od nich na otwartych spotkaniach, że nic się nie da. Otóż, proszę Państwa, da się i nie trzeba szukać daleko, nie trzeba patrzeć na Wiedeń, nie trzeba patrzeć na Skandynawię. Wystarczy pojechać tam, gdzie są prospołeczni samorządowcy.
We Włocławku lewica doprowadziła do tego, że mieszkania czynszowe są budowane na sporą skalę i te bloki już stoją. Wkrótce będą się mogli na nich wkładzić mieszkańcy. Setki rodzin będą miały dach nad głową z regulowanym czynszem. To jest ważne, żeby zamiast rynkowej spekulacji, zamiast Eldorada dla banków, były czynsze regulowane, mieszkania samorządowe. Po prostu potrzeba na to publicznych pieniędzy. I tu rzecz kluczowa. Ten miliard, który pojawia się w omawianej ustawie, to jest radykalnie za mało. Ja czytam w uzasadnieniu, panie ministrze, że rząd martwi się, żeby przypadkiem nie wydać tu zbyt wiele, żeby nie wydać więcej. Lewica uważa dokładnie odwrotnie. Państwo musi wydać na mieszkania zdecydowanie więcej niż dotąd. Ten ustawowy limit wydatków należy podnieść. I trzeba też, trzeba to o tym wspomnieć, trzeba też wykorzystać środki europejskie. Ja przypominam państwu, że w Europejskim Funduszu Odbudowy dzięki lewicy są pieniądze na zbudowanie w Polsce 75 tysięcy mieszkań. I można te pieniądze w każdej chwili odmrozić. To zależy tylko od was. Tylko, drodzy państwo, rząd musi skończyć tę absurdalną szarpaninę z Brukselą. Ludzie czekają w Polsce na te mieszkania. Dobrze, proszę państwa, że rozmawiamy w końcu w Sejmie o kryzysie mieszkaniowym. Szkoda, że ustawa, techniczna ustawa, którą przynosi dzisiaj rząd, nie rozwiąże tego kryzysu. To jest garść technicznych rozwiązań, drobnych korekt, trochę legislacyjnych łat. I one są oczywiście potrzebne. Lewica nie będzie ich blokować. Poprzemy skierowanie ustawy do dalszych prac. Ale powiedzmy to sobie szczerze. W sprawie zasadniczej ta ustawa niewiele zmienia. A szkoda, bo tu naprawdę nie można już dłużej czekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.